Cześć! Ja jestem Squido, witajcie serdecznie w kolejnym dniu dziennika z Minecraft. Dzień drugi, ruszamy na przygody. A jak widzicie, mam troszkę więcej jedzonka, a to dlatego, że byłem na polowaniu, jak was nie było. Ale takim malutkim, tylko wyszedłem z mojego super fajnego schronienia i zabiłem 3 krowy, dobra, nieważne. Tutaj sobie postawmy właśnie ten piecyk. Będziemy w nim właśnie smażyć te oto befsztyki. Ciekawe, co jeszcze możemy przepalić. Będzie 8 minus 3 to jest 5, więc możemy jeszcze 5 tych przepalić. Ale to zaraz. Pisaliście mi również, abym sobie stworzył zupki. Tak więc sobie zrobimy zupki z grzybowe. Dlaczego by nie? 4, 8, zróbmy sobie 16 talerzy. Bo chyba się po tyle stakują. No i teraz to będzie problem, aby sobie wymyślić, jak się tworzy te zupki grzybowe. Oj, 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 nie tak, nie, 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 ora. Ups, o, nice. Teraz dobrze. Teraz jak się tworzyło te zupki grzybowe? Tak i tak. O, nice. A tak też działa? No i też działa, pięknie. To jest, stwórzmy te zupki. Wow, ale tego jest. To zjem w pierwszej kolejności. Ta woda trochę mnie denerwuje, tak troszeczkę. Raz, dwa, trzy. Okej. Tą resztę będę miał na później. No i to też będę miał na później. A tutaj się chyba się uda wszystkie 5. Nie uda się. 4 się udało, no bo tak troszkę zaspałem z tym i nie wiedziałem, jak to dokładnie zrobić. Dobra, to tutaj sobie odłóżmy, a to weźmiemy ze sobą, a z tego można coś jeszcze coś stworzyć. I stworzymy sobie kilof, bo kilof to najpotrzebniejsza rzecz. Kilof. Ups, 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 fail. Potrzebne jeszcze są patyki kilofa. Kilof 3 tutaj takie. No i mamy kilof, jakby było coś ważnego. Dobra, schodzimy jeszcze raz do jaskiń. Ready? Ready. Coś tutaj. Aha, dobra, spoko. Tak wiedziałem właśnie, że dwa bloki. Jest miecz, są dwa kilofy. Tam schodzimy tutaj pierwsze. Bo tam do samego końca nie doszliśmy. A jaskinia to jest ciekawy sposób na, nie wiem, na po prostu na rozpoczęcie gry takie. O, tu i tak nic nie ma. Na zdobycie jakiegoś tam wyposażenia na początku, więc myślę, że najpierw sobie coś poszukamy w jaskiniach, a dopiero później będziemy szukać jakiegoś osiedlania się czy coś. Dobra, węgiel. Powiedzmy, że go jeszcze wydobędę, chociaż mam go już dużo. Tak, do jednego staka pozbieram, później już w ogóle nie będę zwracał na niego uwagi. Ponieważ, no, dopóty nie będę w swojej kryjówce. Bo będę miał później problem z przenoszeniem tego. A nie chcę mieć takich problemów. Mam też nadzieję, że w najbliższych dniach wyjdą jakieś modyfikacje do w końcu tego Minecrafta. Fajnie by było. Bo tak bez modów, no to się niezbyt komfortowo gra. Jest fajnie, ale jednak przydałaby się mapa, przydałoby się te wszystkie przybliżenia z Optifine'a i tak dalej. To by było na pewno lepsze. Wow, wow, kilo mi się skończył, to właściwie tego. Możemy. Mnie się szybciej kopało nawet. Staram się też czytać wasze komentarze, dzięki temu te zupki właśnie grzybowe udało mi się stworzyć. Chociaż przez cały wczorajszy dzień komentarze były niedostępne na YouTubie. Dopiero dzisiaj rano, bo to nagrywam w ogóle nie wczoraj, ale dzisiaj. Ponieważ wczoraj też miałem jakieś problemy też z Minecraftem, musiałem komputer zrestartować, a mi się wczoraj nie chciało nawet. No ale dzisiaj... What the fuck? Jaki kurde mały zombiak! Kurde, co to było? Jakiś taki malutki zombiaczek będzie tutaj chciał mnie zabić. Co to jest? Jakieś malutkie zombie.
Więcej ród. Dobra. Mam je wszystkie. Mam nadzieję, że się nie zgubię w tych jaskiniach, bo to by był fail. What the fuck? Nie bij, nie bij. Skąd te zombiaki się biorą? Jest jakiś spawn ich czy coś? Dobra. Nieważne, zupki. Okej, okay, full zdrowia. Czy full na jedzenia? Zdrowiem to ciężko raczej. Dobra. Najważniejsze to iść ciągle w dół, pod jaksy, pod jaksy i pod jaksy. O. Dobra. Tutaj było właśnie żelazo, widziałem je, nie chciałem go pominąć. Żelazo ważny surowiec, może nawet kilka staków mi się udało zbierać. Węgla nie potrzebuję kilku staków. Znowu węgiel, ale go sobie pominę. Co? No i ta jaskinia prowadzi na górę. Dobra. Co, pójdziemy stąd. Och. Skeletor. Chodź tu. Easy. Ups. Tutaj nic. To w ogóle jesteśmy na poziomie 28, czyli już blisko, blisko. Dobra, jest złoto. Złoto sobie mogę wziąć, ponieważ to jest blisko znaczne z diaksami. I redstone? Nie, na razie nie. Później tak go zdobędę masę. Co to jest? Jakieś małe zombiaki, kurde, to jest takie szybkie. No spoko. Aby było epicko diaksy znaleźć. Wiem, za bardzo epicko by było znaleźć te diaksy. Nie masz takiej epickości. Zero diaksa. Sprawdzam, czy pod lawą nie są, bo czasami są. Oni tylko żaden tutaj ten nie zepchnął. Dobra, tu nie będzie. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. To nie znaczy, że tutaj by nie było, ale tak nie wiem. Sprawdźmy jeszcze tu. Dobra, nie widzę nigdzie diaksów. Pewnie tu gdzieś są, ale są na tyle ukryte, że nie będę ich szukał. Są bardzo ukryte. Już byłem na dobrym poziomie. Nie, nie wiem, czy jest sens tego rezygnować. Skoro już tutaj jesteśmy. Poziom 10, no dobra. To ich poszukamy bardziej. Dopóty kilof działa, dopóty kilof mamy, no to można szukać diaksy. Dobra, żelazo jak na razie. Najgorsze to będzie, jak mi się ten kilof skończy, a diaksów nie będzie. A, żelazo znowu. Fajnie, że żelazo. Będę już go miał stack. A tutaj by były za tą ścianą. Nie, to tylko już kolejne żelazo. Chociaż żelazo to sobie wykopiemy. Zawsze żelaznym kilofem się opłaca kopać żelazo. Chyba, że obok by stały diaksy. Dobra, ten tunel odpada. Pochodnia, abyście coś widzieli. Diaksy, please! Desperacko szukam tych diaksów. No muszą gdzieś być. Nie mówcie, że ich nie ma. Kolejna pochodnia. Fajnie, że jest właśnie ta muzyka w Minecraftcie. Bo bez niej byłoby teraz tak nudno. Teraz kopać tego kowla. A tak to jest spoko.
No i co, jesteśmy w nowym cave systemie. I tutaj też mogą być diaksy, więc warto się tu rozejrzeć. Nie, na razie tylko żelazo. Ale i tak wykopię. Dobra, kończy się kill off, będzie pora już niedługo wracać. Tam jest, czyli teraz nie znajdę diaksów. Diaksy to a nigdy! Wow! Wow! Wow, ale jestem fartem. Zawsze wiedziałem, że chcę znaleźć diaksy. I w końcu je znalazłem. Dobra. Tylko 3, ale 3 diaksy to jest wystarczająco dużo na kill off. 3 diaksusie. Wow! Epicko. Dobra, jeszcze sprawdźmy sobie tutaj gdzieś, żeby nie występowały. Dobra. Okej, spadamy. Spadamy, nie wiem, pokopię jeszcze tak po bokach, bo tu jeszcze mam ten kill off. Bo znalazłem diaksy, jestem happy. Ja już jestem happy, ja już więcej nie potrzebuję do szczęścia. Jeszcze sobie pokopię tak po bokach, może coś znajdę ciekawego. Może też coś ominę w promieniu jednej kratki. Tak też się zdarza. Dobra. Ale jest okej, okay, ja tam jestem zadowolony. 3 diaksy, nie spodziewałem się tego, naprawdę. Że uda mi się je zdobyć tak szybko. Dobra. O, jeszcze jeden. Nie, no jak widać to nie ma. Czy tu jest coś. Koniec kill-offa pewnie, tak? A, nie kończ się, nie kończ. Nie kończ się kill-offie. Tutaj coś mam, cave system. Lecimy tam? Dobra, lecimy tam. Skoro już tu jesteśmy, to tam lecimy. Diaksy znalezione teraz. Jakbym teraz padł do lawy? Nie, nie, nigdy. Dobra, tutaj byłem przecież. Okej, okay, spadamy na górę. Póki jeszcze kilo żyje. Za pochodniami spadamy. Tutaj było światło, 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 światło. Tutaj się podsadzę. Zróbmy sobie schodki. Ok. Światło jest teraz na górze. Nie tym! Ja pierniczę, ale mam stack. Mam stack żelaza. Jest epicko. Teraz gdzieś pochodnie. Tutaj jest pochodnia. Lecimy za światłem. Dobra, będzie tak. Teraz gdzie? Tutaj, nie? Okej. Jeszcze wyżej? Naprawdę? Jeszcze wyżej. What the fuck? Ale ja nisko zawędrowałem. Poziom 60, ja byłem na 10. No dobra. Więc spoko. Mamy właśnie te diaksy. O, żelazo tutaj jeszcze pominąłem. Dobra. To fajnie. Ten kilo się nie chce skończyć. Ja tak bardzo chciałem skończyć. Skończmy go sobie na tym węglu. Dobra. To nie był najlepszy pomysł. Coś widzę. Jest. Koniec. Uff. Jak tam sytuacja atmosferyczna? Kiepsko, kiepsko. Ale ciągle można wyjść. Smaczny zupek. Ale pierwsze to sobie schowiemy diaksy. Diaksy, ludzie. To jest coś, z czego jestem dumny. Że mamy te właśnie diaksy. Okej, okay. I trzeba jeszcze stworzyć kill-off. Dobra. O, została jeszcze jedna zupka. Jak znajdziemy jeszcze raz grzyby, a na pewno znajdziemy, to zrobię sobie jeszcze więcej tych zupek. Fajnie, że to mi napisaliście w komentarzach. Jeśli jeszcze coś chcecie napisać, no to piszcie śmiało. Bo naprawdę, nie wiem, bo warto, bo ja to czytam komentarze wszystkie. Czytam wszystkie. Tak, czytam wszystkie. Dobra, weźmy sobie, przetopimy 8 węgla. A później sobie przetopimy 64. Ale to później.
Dobra, zrobi się dzień? Tak, robi się dzień. Wyobraźcie sobie, że całą noc byliśmy w tych oto kopalniach, a teraz robi się dzień. I myślę, że poszukamy sobie coś jakby łóżka. Szukamy sobie właśnie łóżka. Ale mamy trzy sztabki. Z tego można zrobić kilof. Kilof zawsze spoko. Zwłaszcza taki dobry. No to go! Wow. Jakiś kamikaze! Kości, strzały. Jeśli by mi nie brakowało miejsca w ekwipunku, no to chętnie. Ale jak na razie, no to raczej nie. To w ogóle. Wow. Widzicie ten biom? Jakieś takie skały. Okej. O, mamy tak, krowę. Chodź tu, krowo. Mamy krowę. Dała jedno mięsko. I teraz tak, owce. Fuck, zapomniałem o czymś. Jeśli chcemy owce, ostrzyc, no to trzeba nam coś ciekawego. Owce się strzyże. Takim fajnym czymś do owiec, po prostu. Trzeba obciąć owce z wełny. Zaraz. Mamy raz, dwa, trzy. Chyba trzy potrzeba było, czy dwa? Raz, dwa, raz, dwa. Dobra. Nice. Sobie trzy weźmiemy ze sobą. I lecimy na owieczki. Owieczki, strzeżcie się wielkiego Squida pogromcy owiec. Squido pogromca owiec. Sprintuję cały czas, sprintuję, bo mogę. A później nie będzie jedzonka, Squido. Dobra, potrzebne mi są trzy wełny. Oj, sorry! Sorry, nie chciałem. Nie jeden, nie dwa. Trzy wełny. Ty dasz mi wełnę, owieczko. Daj. Dobra, mam cztery. Nie, mam pięć nawet. Dobra, no to luzik. No nawet więcej niż chciałem, więc fajnie. Pozachwycam się kwiatami, które tutaj mamy. Oxidizi. A tak w ogóle, to czytałem też, że polska wersja Minecrafta, tylko jakby to teraz ogarnąć? Language, okej, tu. Że polska wersja Minecrafta ma tą samą czcionkę co angielska, co mi się bardzo by podobało. Zobaczmy. No, jest okej. W końcu polska wersja Minecrafta jest okej. I to jest piękne. Margaretka, Margaretka. Ja pierniczę, nazwy kwiatów. Ile ich tak w ogóle jest w tym Minecrafcie nowym? Houstonia błękitna. Spoko. To jest słonecznik, prawda? Słonecznik. A jak? A jakby nie słonecznik? To są znowu te margaretki, czy? Nie, to są, to jest Houstonia, dobra. Houstonia błękitna. Tutaj nierozkwitnięte słoneczniki. Wow. Spoks. A to są białe tulipany. Biały tulipan. No dobra. Już powoli się zaczynam uczyć tych nazw kwiatów. A to jest pomarańczowy tulipan. Spoko. To jest ta Houstonia? Tak, Houstonia błękitna. Chociaż to błękitne raczej nie jest, ale no, nie wiem. Nie wiem, skoro taka nazwa. Nie, deszcz! Szybko do kryjówki, nie chcę być mokry! Nie chcę być mokry, nie chcę! Nie chcę być mokry, okej. Uff! Trochę zmokłem, ale nie za bardzo, dlatego też fajnie. Sobie zróbmy tak. I tak. A z reszty sobie zróbmy. Nie tu. Z reszty sobie zróbmy. Łoże takie fajne, wygodne. Ech, i postawimy go. A tu, niech będzie. To ciasno się tu robi w tej kryjówce. Ale to jest tylko tymczasowa kryjówka. Tak więc.
Dzięki za oglądanko, dzięki za wszystkie łapki w górę oraz komentarze, które tam piszecie, bo naprawdę jest to dla mnie ogromna motywacja i wszystkie czytam. Dzięki również za to, że jesteście ze mną, oglądacie te filmy oraz dodajecie do ulubionych i udostępniacie na Facebooku. Wielkie dzięki i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Tak więc do zobaczenia i pa pa!